Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Salon Dobrej Książki. Dzisiaj jesteśmy w Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie będziemy omawiać książkę Jerzego Ptakowskiego Auschwitz bez cenzury i bez legend. Książka, która po raz pierwszy ukazała się w Londynie w roku 1985 na emigracji nakładem tygodnika Myśl Polska, który wtedy ukazywał się w Londynie. No i była raczej nieznana szerszemu kręgowi odbiorców, no bo tylko pojedyncze egzemplarze dotarły do kraju. Dlatego postanowiliśmy wznowić tą książkę i ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Replika. Książka traktuje o polskich więźniach obozu KL Auschwitz. Jak Państwo tutaj widzieli, pierwotny tytuł to było Oświęcim bez cenzury i bez legend. Książka działacza Stronnictwa Narodowego Jerzego Ptakowskiego, który spędził ponad 4 lata w KL Auschwitz, a więc był jednym z najdłużej będących tam więźniów. Ja tylko na początek przeczytam, co pisał autor przed mową, bo to jest bardzo charakterystyczne. Sprułem i spaliłem więzienny mundur z Auschwitz w 35. rocznicę wyzwolenia. Zachowałem tylko mały skrawek pasiaka. Przekażę tę pamiątkę moim dzieciom, nie po to, by je straszyć, po to, by przypominać, że o życiu i śmierci nie my sami decydujemy, ale ktoś czy coś, co jest ponad nami. I aby uczyć, że w najtrudniejszych nawet chwilach należy walczyć do końca, starając się zachować ludzką godność. Są to dwie nauki, jakie wyniosłem z długoletniego pobytu w obozach koncentracyjnych, w tym głównie w Auschwitz. Będziemy dzisiaj dyskutować o tej książce w towarzystwie dwóch kolegów. Kolega Robert Hasselbusch, pracownik Muzeum Więzienia Pawiak, który zajmuje się okresem II wojny światowej. Zajmuje się oczywiście głównie więźniami Pawiaka, ale to akurat w książce wiąże się ta tematyka. Oraz drugi nasz dyskutant dzisiejszy, dr Maciej Mota z Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy na ulicy Koszykowej. W książce pana Jerzego Ptakowskiego zwróciłem szczególnie uwagę na fragmenty, które są poświęcone samopomocy więźniów w KL Auschwitz. Autor dużo miejsca właśnie poświęca takim osobom jak Jan Mosdorf, Stanisław Dubois. Osobom o różnych odczyniach, o różnych poglądach politycznych przed wojną, które były zaangażowane w niesienie pomocy współwięźniom. I czytając tę książkę, myślałem również właśnie o tutaj więźniach osadzonych na Pawiaku. Zarówno Jan Mosdorf, jak i Stanisław Dubois byli więźniami Pawiaka. Stąd z Pawiaka zostali wywiezieni do KL Auschwitz. Niedawno czytałem wspomnienia innego z więźniów Pawiaka i w tych wspomnieniach właśnie ten osadzony wymienił Jana Mosdorfa, Stanisława Dubois. Wspominał, że w czasie jednego ze spacerów więźniów ci dwaj działacze polityczni byli koło siebie właśnie podczas spaceru więziennego i uścisnęli sobie wówczas dłonie. To było bardzo, bardzo wymowne. Ta samopomoc więźniów tutaj na Pawiaku również istniała, funkcjonowała konspiracja więzienna i zaangażowani w to byli ludzie o różnych poglądach politycznych, wspomagali się wzajemnie, nieśli sobie pomoc. Jeden z rozdziałów książki Jerzego Ptakowskiego poświęcony jest obecności działaczy narodowych w obozie. Tutaj autor skupia się przede wszystkim na takich czołowych postaciach, jak wspomniany już Jan Mosdorf, czy działacze starszego pokolenia, profesor Roman Rybarski, czy profesor Witold Staniszkis. Wspomina również o innych, już mniej znaczących działaczach, jak Stefan Niebudek, czy bracia Mirochnowie. Ja chciałbym tutaj zatrzymać się na chwilę przy osobie najbardziej kojarzonej z pobytem w KL Auschwitz, czyli z Janem Mosdorfem, i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie ta książka jest istotna także ze względu na tą postać. Ptakowski w dużej mierze rozwiewa szereg mitów i takich fałszów, które narosły wokół biografii Mosdorfa.
czyni to jako naoczny świadek, obserwator, a również adresat relacji, które do niego też po wojnie docierały na temat Mosdorfa. Mosdorf aresztowany w 40 roku trafia w czerwcu 1940 na Pawiak, po czym w styczniu roku 1941 trafia do obozów Kale Auschwitz. Roztacza tam nad nim opiekę inny działacz narodowy, Bolesław Świderski, ze względu na swoje zaangażowanie w pomoc innym więźniom, nazywany nawet przez Ptakowskiego bratem Albertem Oświęcimia. Przetrwał Mosdorf dzięki Świderskiemu pierwszy najtrudniejszy okres. Zapada między innymi na tyfus w tym czasie. Jednak potem już aktywnie włącza się w działalność tej wspominanej konspiracji obozowej. Jak już było powiedziane, współpracuje tam z działaczami innych kierunków politycznych, bo są wszystkie reprezentowane, począwszy od socjalistów, ludowców, także i narodowców. I tu pierwsza kontrowersja, którą Ptakowski wyjaśnia, związana jest z okolicznościami śmierci Jana Mosdorfa. Otóż rozstrzelany 11 października 1943 roku ginie śmiercią męczeńską, rozstrzelany pod ścianą śmierci. Pojawia się pytanie, dlaczego? No, już wtedy wiadomo było, że był to donos kogoś z obozu, jednego ze współwięźniów. I tutaj Jerzy Ptakowski wskazuje jednoznacznie na innego więźnia funkcyjnego, niejakiego Zenona Ławskiego, który miał za złe Mosdorfowi właśnie działalność w ramach konspiracji, współpracę z innymi kierunkami politycznymi oraz również pomoc udzielaną osobom innej narodowości, więźniom innej narodowości, w tym narodowości żydowskiej. Złożył on doniesienie do władz obozowych i został Mosdorf w wyniku tego meldunku rozstrzelany. W literaturze pokutuje po dziś dzień niestety taka fałszywa teza mówiąca o tym, że rzekomo do aresztowania Mosdorfa przyczynił się późniejszy wieloletni przewodniczący Rady Państwa w dobie Polski Ludowej Józef Cyrankiewicz. No otóż nie, Ptakowski jednoznacznie obala to twierdzenie. Mosdorf z Cyrankiewiczem i z całą tą konspiracją socjalistyczną, PPS-owską współpracował. Te relacje były dosyć dobre. No, dominowało tutaj przeświadczenie o wspólnym wrogu i zakopaniu tych różnic, partykularyzmów i jakichkolwiek podziałów w dobie właśnie wojny i grożącego bezpośrednio tutaj wyniszczenia. No niestety ta teza do dziś jest obecna w literaturze i pojawia się dosyć często w publikacjach. Jan Mosdorf tuż po wybuchu wojny był jednym z najbliższych współpracowników osadzonego tutaj na Pawiaku Stanisława Jaseckiego. Był jednym z redaktorów pierwszego takiego konspiracyjnego periodyku wydawanego przez Podziemne Stronnictwo Narodowe, czyli pisma Walka, które było tutaj też przez Jaseckiego przez kilka miesięcy z więzienia, to jest całkowicie niespotykanym ewenementem, redagowane na bieżąco, pomimo wpadki drukarni i zamknięciu redaktorów i śmierci całej obsługi technicznej. Mosdorf współpracował z Jaseckim, przystąpił do Stronnictwa Narodowego, również w okresie obozowym w pełni włączał się w jego działalność. Książka Jerzego Ptakowskiego jest bardzo ciekawa, szczególnie zapadł mi w pamięci jeden z ostatnich rozdziałów. To jest rozdział poświęcony ostatniemu etapowi uwięzienia autora. Został on dołączony do komanda o nazwie Bałtuk. To był specjalny pociąg, którego obsługę stanowili więźniowie obozu. I ten pociąg jeździł po terenie Niemiec i zajmował się naprawą infrastruktury kolejowej zniszczonej w trakcie nalotu. Jerzy Ptakowski opisuje funkcjonowanie tego komanda. Opisuje również taką
sytuację, wydarzenie, które zapadło mi szczególnie w pamięci. Mianowicie było to związane z jednym z nalotów, jaki wówczas miał miejsce i więźniowie właśnie obozu zaczęli ratować ludność cywilną, podczas gdy pilnujący ich SS-mani schowali się gdzieś w okolicznym rowie. To zapadło mi w pamięci szczególnie właśnie to wydarzenie. Książka Jerzego Ptakowskiego stała się asumptem dla badaczy późniejszych okresów, którzy, no, można powiedzieć, rozwijali ustalenia autora. Powstawały książki o zbliżonej tematyce. Tutaj na pierwszym miejscu trzeba wspomnieć o pracy pana Przemysława Bibika, Polscy narodowcy jako ofiary KL Auschwitz. Jest to niejako rozwinięcie jednego z rozdziałów pracy Ptakowskiego. On tutaj tą listę narodowców znacznie rozszerza. Wspomina również o działaczach drugiego, trzeciego szeregu, między innymi o Karolu Stefanie Fryczu, również więźniu Oświęcimia. To był jeden z najbardziej utalentowanych publicystów młodego pokolenia. Piotrze Kownackim, dziennikarzu Dziennika Wileńskiego. Michale Choworce, takim działaczu narodowo-radykalnym, czy chociażby Zbigniewie Bieleckim, działaczu Stronnictwa Narodowego. To był brat ówczesnego prezesa Stronnictwa, Tadeusza Bieleckiego, także ta lista jest dużo, dużo dłuższa. I kolejną taką pracą, już skromniejszą, która również w ramach tej tematyki ukazała się, o której chciałbym wspomnieć, jest taka broszura, która zatytułowana jest Polscy narodowcy jako ofiary nazizmu w okresie II wojny światowej pod redakcją Przemysława Andrejuka. Ona się ukazała jako dodatek do jednego z numerów periodyku Myśl.pl już jakiś czas temu. Również praca Ptakowskiego była wykorzystywana w szeregu biografii traktujących o postaciach przez autora opisanych. I tu na pierwszym miejscu należy wymienić pracę profesora Jana Laskana, de facto biografię polityczną Romana Rybarskiego, czy skromniejszą już, ale równie istotną biografię Jana Mosdorfa, autora Mateusza Kotasa, gdzie ten wątek obozowy jest również silnie rozwinięty. Omawiając książkę Jerzego Ptakowskiego, warto też zwrócić uwagę na jego, nazwijmy, duży obiektywizm. Ja przypomnę, że ta książka powstała już kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach, w których on brał udział, czyli był w więzieniu, więc pisał z pewnej perspektywy i we wstępie już sam napisał, że nie chodzi tutaj tylko o same wspomnienia, że gdyby pisał tylko wspomnienia, zrobiłby to tuż po wojnie. Natomiast on odnosi się już do literatury obfitej, która się już w tych latach pojawiła. Na przykład widać, że bardzo często korzystał z literatury krajowej, mimo że polemizował nieraz z pewnymi kierunkami propagandy, na przykład to, że w krajowych publikacjach pomijano konspirację narodową w KL Auschwitz. Jednocześnie jednak bardzo cenił fachowe wydawnictwa, takie jak Zeszyty Oświęcimskie czy Przegląd Lekarski. Widać więc, że był świetnie zorientowany i nieuprzedzony. Na przykład bronił Tadeusza Borowskiego za jego publicystykę, czy raczej literaturę dotyczącą spraw obozowych, która spotykała się z olbrzymimi kontrowersjami i w kraju, i za granicą. A więc jest to książka, którą możemy powiedzieć unosi się ponad te wszystkie podziały, i które między krajem a emigracją istniały, między różnymi obozami. Moim zdaniem jest to jedna z najciekawszych książek wspomnieniowo, ale również analitycznych, dotyczących KL Auschwitz. Bym ją trochę porównał, aczkolwiek to jest trochę inna literatura, do Zofii Kossa, która napisała takie wspomnienia z otchłani, gdzie też pewne obserwacje, na przykład jak zachowywały się poszczególne narodowości w obozie, to jest też szalenie interesujące. Natomiast Ptakowski wyróżnia się tą rozległością podejmowanej tematyki, polemizuje, ale nie brutalnie, tylko merytorycznie. Dlatego zachęcam do tego, żeby tą książkę przeczytać. Poza tym jest ona świetnie napisana, co też należy podkreślić.